Magda Gorżankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC, a dzisiaj w naszym studiu Agnieszka Napiórkowska, kierownik gościa łowickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I ksiądz Rafał Woronowski, diecezjalny duszpasterz kobiet diecezji łowickiej. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Po pierwsze bardzo się cieszę, że gościcie w studiu Radia RSC i że to też jest przestrzeń do tego, żeby rozmawiać trochę głębiej i może bardziej o tym, co, co ważne wewnątrz nas niż na zewnątrz nas. I tak też myślę o 11. Diecezjalnej Pielgrzymce Kobiet, która już w najbliższą sobotę, tym razem w powiecie skierniewickim, a konkretnie w Głuchowie. I hasło, jakiego jeszcze nie było, Mamo. I te trzy kropki. Dlaczego akurat w tym roku w tę stronę? Bo pamiętam poprzednie pielgrzymki kobiet, to hasło zawsze było zadaniem, to hasło zawsze do czegoś nawiązywało konkretnego, a mamo to hasło, które jest bardzo względne i bardzo pojemne. Tak, ja myślę, że to hasło jest hasłem, które zmieści w sobie bardzo wiele, ale to też jest powrót do korzeni, dlatego że nasze pielgrzymki, ich idea była taka, że chciałyśmy się gromadzić w Dzień Matki u Matki. W tym roku w sposób taki wyjątkowy chcemy właśnie pochylić się konkretnie nad macierzyństwem, nad przeżywaniem macierzyństwa i pochylić się nad tym, że każda kobieta jest matką, jest zaproszona do tego, żeby była matką. Część pań doświadcza macierzyństwa fizycznego tego, a część jest zaproszona do macierzyństwa duchowego czyli do zrozumienia też tej istoty, że, że każda kobieta jest tą, której zawierzony został człowiek. To ona jest to, która ma się troszczyć, opiekować, dbać, bo to jest istota rodzicielstwa: towarzyszyć, być, uważniać, wspierać, okazywać miłość bezwarunkową, czyli wszystko to, co w sercu gdzieś bardzo głęboko nosimy. I dlatego właśnie takie hasło, mamo i każda z pań, mam nadzieję, że to takie hasło w swoim sercu, może niektóre też dopowiadając, dopowie, co dla niej znaczy mamo. Za chwilę przejdziemy do tej istoty macierzyństwa duchowego. Ja tu może się przyczepię do słów, że każda kobieta jest matką i ma tą misję bycia matką, bo jest też wiele takich nawet w kościele katolickim, które mówią, że nie mają powołania do macierzyństwa. Można nie mieć powołania do macierzyństwa będąc kobietą. I do tego kobietą wierzącą? Powiem nawet więcej, jeżeli chodzi o hasło, mamo. Tam pewnie w zapisie wizualnym każdy może zobaczyć, że są jeszcze trzy kropki. Te trzy kropki są bardzo istotne dla tego hasła, bo w tych trzech kropkach są też te kobiety, które mówią, że powołania do macierzyństwa nie mają. Myślę, że one są w tych trzech kropkach z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że same matkę mają. Każdy z nas ma matkę. Znaną, nieznaną, ale ma. Żyjącą, nieżyjącą, ale. Ma. I to w jakimś sensie, myślę, pokazuje nam, że ta istota macierzyństwa jest z każdym z nas związana. I w tym macierzyństwie możemy się odnaleźć, bo sami doświadczyliśmy matki w jakiś sposób, taki czy inny. Do tego jeszcze wrócimy przy omawianiu pewnie całego planu naszego wydarzenia. Natomiast, gdy spojrzymy na nasz wymiar macierzyństwa, myślę, że to, o czym wspomniała pani Agnieszka przed chwilą, czyli ten wymiar troski, ten wymiar uważności, to dotyczy każdego nie tylko matek w sensie takim fizycznym tych, które mają swoje dzieci, ale też tych, które mają swoje dzieci w różnych innych wymiarach, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym. Proszę zobaczyć to na przykład od strony duchowej adopcji, czy od strony tych wszystkich modlitw, które podejmujemy za dzieci, za młodzież. Też obejmujemy ich w jakimś sensie adopcją duchową, w jakimś sensie obejmujemy ich macierzyństwem duchowym poprzez właśnie ten wymiar modlitwy, poprzez ten wymiar taki wewnętrzny, którego no może wprost nie widać i choć Chociaż w dowodzie jest inaczej, i chociaż w jakichś dokumentach jest inaczej, to jednak w sercu myślę, że to jest ta przestrzeń, w której można powiedzieć: Jestem matką, jesteś matką. Ja tu bym jeszcze dopowiedziała jedną rzecz, bo my mówimy też o tym wymiarze takim bardzo głęboko już duchowym, że otaczamy modlitwą. Ja myślę, że rys macierzyński to jest też taki rys, w którym ja po prostu jestem blisko człowieka i każda kobieta ma tę umiejętność, i każda kobieta ma tę umiejętność wpisaną w serce. I ja myślę, że gdybyśmy się zaczęły zastanawiać nad różnymi przejawami czy nad różnymi macierzyństwami, tymi duchowymi, to powstałaby absolutnie niezwykła mozaika, bo będą kobiety, które poświęcają się innym, bo będą kobiety, które zauważają człowieka jakiegoś, które w bardzo konkretnym jakimś obszarze, no właśnie ze względu na człowieka, są zdolne do heroizmu. I może to nie będzie to konkretne dziecko, o którym byśmy powiedziały, tak, to jest moje dziecko duchowe, ale to zaopiekowanie się drugim człowiekiem, staniecie przy tym, gdzie jest. Gdzie jest słabo, a też czasami wspieranie kogoś, pozwalanie mu rozwijać skrzydeł, to też jest jakiś rodzaj macierzyństwa, bo to jest też wspieranie rozwoju drugiego człowieka. Więc ten rys macierzyński trudno powiedzieć: Nie mam powołania, bo to by można było powiedzieć: Nie mam powołania do bycia przy drugim. No a chyba żadna kobieta tak by nie powiedziała. Przejdźmy do tego wspomnianego programu. Spotkamy się w Głuchowie już o 8.30 i nie w kościele a pod urzędem gminy w Głuchowie. Ponieważ to jest pielgrzymka, to chcemy zachować ten charakter pielgrzymowania i to będzie mały, naprawdę mały odcinek, bo idziemy ponad kilometr, ale to jest droga asfaltowa, więc wygodna, więc nie będzie tutaj problemu. Ale chcemy pójść. Chcemy pójść, dlatego że to, ta wędrówka pokazuje, że my jesteśmy jakoś w drodze. Wstać, pójść, to znaczy też w coś się zaangażować, to być to być w jakiś sposób aktywnym, to też zgodzić się w sobie na to, żeby hasło, pewne treści pracowały. Ale pójdziemy, to będzie marsz trudny. Nie ze względu na drogę. To będzie marsz trudny, dlatego, że chcemy pójść w absolutnej ciszy. Kiedy my się spotykamy, 11 razy już się widziały, będziemy widziały, to będzie, to jest kolejna nasza pielgrzymka. Tak dużo jest w nas chęci dzielenia się, witania się. A tu trzeba będzie stworzyć przestrzeń do słuchania. I tutaj odnosimy się od razu do Maryi. Maryja jest tą, kiedy się dowiedziała, że jest matką, trwała na modlitwie, była w ciszy. I w takiej sytuacji przychodzi do niej, Janiu, której mówi, będziesz matką. My też chcemy stworzyć przestrzeń w sobie, żeby móc usłyszeć to, co ma nam do powiedzenia Pan Bóg. Ja wierzę też, że, że Maryja będzie też tą, bo to przecież ona jest najlepszą matką dla nas wszystkich, dlatego pójdziemy w ciszy, ale chcemy, żeby to był marsz biały, dlatego zachęcamy też Pani, żeby przynajmniej jakąś jedną część garderoby miały białą, dlatego że to jest marsz za życiem i za świętością. Nie protestujemy przeciwko czemuś, chcemy opowiadać się za tym. Co dobre. W ten sposób opowiadając się, też dziękujemy za swoje życie, bo przecież żyjemy, bo to życie ktoś nam podarował. To była nasza mama i za nią też chcemy w ten sposób dziękować. Dlatego pierwszym punktem będzie Cichy marsz. Chciałoby się powiedzieć: Tak sobie to czasami wyobrażam, jak ktoś by powiedział: Co to w ogóle jest, gdyby ktoś nas zapytał, a my milczymy?. Chciałoby się powiedzieć: Musicie pójść i zobaczyć, gdzie idziemy, bo my nie mówimy o tym. Pójdźcie z nami, dołączcie do nas. Pójdźcie do tej, która w ciszy zachowywała wszystko w swoim sercu. Więc ten pierwszy punkt programu. Tak, tym bardziej, że niesiemy też podczas tego naszego przemarszu relikwie świętych kobiet, które towarzyszą nam zawsze, już od pierwszej diecezjalnej pielgrzymki kobiet. I tutaj rzeczywiście te kobiety, święte patronki, nasze wzory do naśladowania, ale też i po prostu zwyczajnie, tak pewnie by panie powiedziały i tak mówią, to nie są moje słowa, przyjaciółki, po prostu z którymi my idziemy do matki, one nas prowadzą. I tu chcemy, aby te relikwie, te, te święte, towarzyszące nam w drodze razem z tymi portretami matek po prostu były taką wielką grupą która razem idzie do matki, razem idzie do matki z różnymi swoimi potrzebami, pragnieniami. Kiedy dojdziemy do kościoła parafialnego, tam wysłuchamy konferencji, w której usłyszymy trochę o tym, że każda kobieta może być matką, każda kobieta jest matką po to, żeby trochę podkreślić te różne oblicza macierzyństwa. Nie chcę zbyt wielu szczegółów tutaj zdradzać, żeby też był ten element zaciekawienia, tak abyśmy mogli mogli Wspólnie dotrwać do godziny świadectw, gdzie przez chwilę wysłuchamy świadectw pani Aleksandry Lucińskiej i pani Lilianny Morzak. Siostry, żony, matki, twórczynie projektu muzycznego Boże Granie. Mam nadzieję, że to kogoś zachęci do wysłuchania tego świadectwa. Warto sobie zajrzeć do tego, czym jest Boże Granie. Myślę, że tutaj te utwory, których autorkami są, są panie, są nam jakoś, jakoś znane, kojarzone przez nas. W ten sposób dotrwamy do Mszy Świętej o godzinie 12. Oczywiście z przerwami. Z, będzie kawa, będzie okazja do rozmowy również, więc, więc ta cisza nie będzie taka przez całe spotkanie, ale tutaj myślę, że że damy radę. O godzinie 12:00 msza święta z zawierzeniem kobiet oraz litanią loretańską, no bo majowe oczywiście koniecznie nabożeństwo chcemy odprawić. Po tej mszy świętej też zachęcamy Pani, aby zbyt wielu kanapek nie brały, dlatego, że przerwa obiadowa i tu mam nadzieję, że będziemy mogli przy obiedzie również spotkać się, porozmawiać, zjeść coś dobrego, ciepłego, za co już dziękujemy też parafianom i mieszkańcom Głuchowa, którzy się zaangażowali w te przygody gotowywanie tych posiłków. O godzinie 14 wysłuchamy świadectwa sióstr zakonnych, sióstr pasjonistek, które będą opowiadały o jeszcze innym wymiarze macierzyństwa, więc na pewno warto być od początku do końca, żeby przez te wszystkie wymiary przejść i żeby te wszystkie wymiary jakoś przyjąć. I tu jest na końcu przewidziany punkt, o którym już pani redaktor trochę wspomniała wcześniej, czyli właśnie to podjęcie duchowej adopcji, które oczywiście będzie dobrowolne i będzie takim wymiarem symbolicznym, ale ta duchowa adopcja będzie się rozgrywała w trzech wymiarach. No właśnie, bo jak słyszymy duchowa adopcja, to wszyscy myślą sobie od razu, takie pierwsze skojarzenie to jest duchowa adopcja dziecka poczętego, bo jest to najbardziej znana duchowa adopcja. A my postanowiliśmy w tym roku poszerzyć to, dać taką też przestrzeń. To tak trochę wynika z tego wsłuchiwania się w potrzeby pań. Bardzo wiele kobiet w, w czasie różnych naszych spotkań mówiło o tym, że a no tak się zmagam, bo moje dziecko gdzieś w trakcie buntu, w czasie jakiegoś takiego czasu, kiedy trudno nam się dogadać, gdzie, gdzie nie bardzo się rozumiemy. Więc właśnie Jedną z kolejnych odsłon i możliwością będzie duchowa adopcja dziecka, które przeżywa swój bunt, które jest w okresie adolescencji, które może przechodzi właśnie taką dezintegrację, aby ta dezintegracja była pozytywna, żeby mogło wybrać też to, co dla niego rzeczywiście dobre. I też żeby, żebyśmy my wiedziały, jak w tym być. Więc to będzie kolejna odsłona, ale mamy też taką odsłonę, która myślę, że dla wielu matek jest ważna. To jest adopcja, taka duchowa adopcja dziecka. Przeżywającego kryzys wiary. Wiemy o tym, że bardzo dużo młodych ludzi odchodzi od kościoła, buntuje się gdzieś, e, mówi, że, że nie po drodze mu z kościołem, i chcemy takie osoby też objąć modlitwą. To nie będzie tak, że wskazuje sobie jedną czy konkretną osobę. E, tutaj e, ta mądrość Pana Boga jest taka, że, że on wie, komu to jest potrzebne. A myślę, że panie, które mają we własnych domach, we własnych rodzinach takie sytuacje, to też wiadomo, że będzie gdzieś im to bliskie, żeby modlić się w tej konkretnej sytuacji. No i tak jak to. Y jest w duchowej adopcji. 9 miesięcy chcemy trwać na tej modlitwie, żeby tutaj zrealizować ten, ten, ten czas w pełni, czyli będziemy trwali sobie do lutego, kiedy podejmiemy postanowienie 25 maja, zakończymy je 2 lutego w święto ofiarowania Pańskiego. Chcielibyśmy, żeby taki wymiar Matki Bożej również w tej duchowej adopcji nas jakoś prowadził. W studiu Radio RSC Agnieszka Napierkowska, kierownik gościa łowickiego i ksiądz Rafał Woronowski, decyzjalny duszpasterz kobiet. My na antenie kończymy naszą rozmowę. Ja zapraszam do odsłuchania całości na stronie radio rscpl